Prokuratorzy biorą się za Romanowskiego. To kwestia dni. Marcin Romanowski od kilku miesięcy jest w zainteresowaniu prokuratury krajowej. Polityk suwerennej Polski, który usłyszał 11 zarzutów w związku z Funduszem Sprawiedliwości, nie trafi jednak do aresztu. Sąd oddalił w piątek zażalenie na odmowę aresztowania. Prokuratorzy jednak nie odpuszczają i zapowiadają kroki. Będziemy występowali z wnioskiem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu, oświadczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Dodał, że to kwestia dni. Sprawa Romanowskiego. Straci immunitet? 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji i nie wyraził zgody na aresztowanie Marcina Romanowskiego. Powodem jest immunitet, który przysługuje posłowi jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sąd odrzucił przy tym zażalenie prokuratury, która już planuje kolejne działania. Jak przekazał PROK. Nowak na konferencji prasowej, będzie wniosek o uchylenie immunitetu, a także o wydanie zezwolenia na ściganie Romanowskiego. Zaznaczył, że najpierw musi zostać przedstawione pisemne postanowienie sądu. 16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie zgodził się na areszt polityka suwerennej Polski, posła klubu PiS i byłego wiceszefa MS ze względu na chroniący go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura Krajowa złożyła wówczas na tę decyzję zażalenie. Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowego wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, zarzuca Romanowskiemu, posłowi klubu PiS. Politykowi suwerennej Polski, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS, nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu, ale także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty wobec polityka obejmują kwotę ponad 112 milionów 126 tysięcy złotych.